Aby pomóc potrzebującym, trzeba umieć wyrzec się tego, co nam jest niezbędne, a nie jedynie tego, co nam zbywa. Trzeba umieć poświęcić czas, którego nam brakuje, i talenty, zanim spożytkujemy je dla własnych celów, mówił Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Papież zachęcił do refleksji nad niedzielną Ewangelią o ubogiej wdowie i jej groszach wrzuconych do skarbony. Bogaci dawali z wielką ostentacją to, co mieli w nadmiarze, podczas gdy wdowa dyskretnie i pokornie wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Dlatego, mówi Jezus, dała ona najwięcej ze wszystkich. W swoim ubóstwie zrozumiała, że mając Boga, ma wszystko. Czuje się całkowicie przez Niego kochana i ze swej strony kocha Go bez reszty. Jezus oggi dice anche a noi che il metro di giudizio. Jezus mówi nam również dzisiaj, że kryterium osądu nie stanowi ilość, ale pełnia. C'è una differenza fra quantità e pienezza. Tu puoi avere. Istnieje różnica między ilością a pełnią. Możesz mieć dużo pieniędzy, a równocześnie być pusty. W twoim sercu nie ma pełni. Pensate questa settimana nella differenza che c'è fra quantità e pienezza. Pomyślcie w tym tygodniu o tej różnicy pomiędzy ilością a pełnią. Nie jest to kwestia portfela, ale serca. Alcuni anni hanno ci sono malattie cardiache che fanno abbassare il cuore al portafoglio e quello non va bene. Istnieją takie choroby serca, które sprowadzają je do portfela, ale to nie jest w porządku. Amare Dio con tutto il cuore. Kochać Boga z całego serca oznacza zaufać Mu, Jego opatrzności i służyć Mu w najbiedniejszych braciach i siostrach, nie oczekując niczego w zamian. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek pozdrowił licznie przybyłych wiernych, w tym pielgrzymów z Polski oraz dominikanów, którzy zainaugurowali jubileusz 800-lecia powstania swego zakonu.